Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie jest to jednostka ochrony przeciwpożarowej inna niż jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ jesteśmy Ochotniczą Strażą Pożarną, w której służą tylko i wyłącznie wolontariusze i osoby, które swój wolny czas poświęcają służbie w Straży Pożarnej. Jest to tyle szczególne stowarzyszenie, że jest to jednostka działająca na polu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 30 uciśnięć i 2 oddechy, tak? A powiedzcie mi, jaki jest numer na pogotowie ratunkowe? Można zostać strażakiem, idąc do Państwowej Straży Pożarnej, zostając funkcjonariuszem. Jest to wtedy zawód. Można zostać także ochotnikiem. Ochotnicy w szerszym zakresie są wykorzystywani przede wszystkim na terenach wiejskich, gdzie dostęp do Państwowej Straży Pożarnej, czy też wyjazdów jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest utrudniony albo oddalony w czasie. Jeżeli chodzi o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie miasta, gdzie zgromadzenie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej są o wiele większe, wtedy rola tych jednostek sprowadza się w dużej części do prewencji, do edukacji, do wspierania Państwowej Straży Pożarnej w niektórych celach, do których została ona powołana. I nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest właśnie taką jednostką, która przede wszystkim uczy, edukuje i wspiera Państwową Straż Pożarną, jeżeli taka konieczność rzeczywiście występuje. Najpierw trzeba wziąć człowieka tak lekko sztuknąć, skryć się. Przepraszam. Czy pan żyje? A potem, jak już nie, to trzeba przychylić się tylko głowę, brodę, przytrzymać czoła, wziąć ucho, przysłuchać oddechy. Jak słychać oddech, to już trzeba nadal próbować jeszcze obudzić, a jak już nie, to trzeba wziąć 30 ucisków wziąć na siatę klatki piersiowej. Potem wziąć 2 wdechy, najpierw wziąć głowę, przychylić, potem zatkać nos i 2 głębokie wdechy, a potem jak już to nie podjęła, to jeszcze raz 30 ucisków. Dobrze, jak już uczyliśmy 30 razy, tak? To teraz podamy takie poszkodowane od poniedziałku do piątku, normalnie pracując w innej pracy, niezwiązanej zupełnie z ratownictwem. Natomiast w weekendy, popołudniami, no i oczywiście wtedy, kiedy służba tego ode mnie wymaga, stawiam się na wyzwanie i realizuję te cele, do których OSP została powołana. 2 oddechy. Już nie 5, a 2. I znowu uciskanie klatki piersiowej. A gdzie pies ma dokładnie serce? Pod łopatką, czy bardziej w stronę brzucha? Znaczy, tu jak ma łopieć, pod łapką? To tutaj, tak na środku. Jak zegniemy, to mamy tu środek, gdzie uciskamy. Nasza OSP ma 3 grupy, 3 sekcje. Jest to sekcja medyczna, ratownictwa wysokościowego oraz wodno-nurkowa. Są to grupy, których oczywiście służą ci sami druhowie, ponieważ nie jest tak, że są one zamknięte dla tylko jednej grupy osób. Wśród naszych strażaków mamy 10 strażaków po kursie podstawowym. Nie jesteśmy jednostką, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, niemniej aspirujemy do tego miana, być może kiedyś w przyszłości uda nam się ten cel osiągnąć. Tym niemniej realizujemy się na polu edukacji w zakresie pierwszej pomocy. Szkolimy w tym zakresie w bardzo szerokim spektrum. Realizujemy też takie nasze wewnętrzne działania i rozwijamy się na polu ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem technik linowych, na polu nurkowania, jak również bierzemy udział wspierając grupę poszukiwawczo-ratowniczą z psami z Wołczkowa w czasie poszukiwań osób zaginionych w terenach naszego województwa. Tak, żeby jego karta piersiowa się i później po zdaniu tych oddechów będziemy robić tak samo jak to, tak? Czyli 30 oddechów, 30 uciśnięć, 2 oddechy. Dzisiaj na spotkaniu pod platanami wystawiliśmy nasze stoisko, na którym pokazujemy pierwszą pomoc, którą można udzielać ludziom, jak również zwierzętom, ponieważ jesteśmy w posiadaniu jednego z nielicznych fantomów do nauki resuscytacji psów. Uczymy pierwszej pomocy zarówno w pełnym zakresie, jeżeli chodzi o ludzi, to znaczy niemowlęta, osoby dorosłe, jak również jeżeli chodzi o psy. Jesteśmy instruktorami pierwszej pomocy ludziom.
Jesteśmy też przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, w tym psom. Dlatego, że jeśli 100 pomoże uratować chociaż jedną osobę, to znaczy, że robicie dobrą robotę. Dużo dzieci przede wszystkim chciałoby zobaczyć, jak się udziela pierwszej pomocy, a rodzice nakłaniają mi do tego, co nas bardzo cieszy, ponieważ dzieciom pokazujemy, czym skorupka za młodo nasiągnie, tym będzie na przyszłość zbierała plon. A jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to można to powtarzać tyle razy, ile tylko się da, żeby w kryzysowej sytuacji wykorzystać swoje umiejętności.